ten sposób zakończyliśmy część pierwszych pytań. Przechodzimy, proszę Państwa, jeszcze do 7 punktów, które mieliśmy z odstąpieniami od drugich stron głosowaniami. Teraz poproszę Pana Radnego. Zapraszam serdecznie wszystkich radnych, którzy są w zasięgu mojego głosu na przybycie na zadane obrad, na które będziemy głosowali w ostatniej uchwale. Bardzo proszę Pana Radny Sadowy, wtedy informacji. Uchwała powołana wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przyszłego Środowiska. To są zebrane podpisy na wprowadzenie druku 976 do porządku. Dziękuję. Czyli proszę Państwa, wpłynął formalny wniosek o wybór wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, druk nr 976. Sądzę, że do Państwa dotarł. Również stwierdzam, że jest 15 podpisów formalnie pozwalających na to wydobyć ten druk. 18, przepraszam, oczywiście. Proszę Państwa, zatem przegłosujemy. Tak, głosem to jest głosem za, głosem przeciw. Temu wnioskowi oczywiście. Jeżeli nie ma, to bardzo proszę o przegłosowanie wniosku uchwalonego z porządku obrad tego punktu wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Planowania według druku nr 976. Kto z Państwa za jest wprowadzeniem tego porządku obrad wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wybór. 33 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Zatem proszę o wydruk. Zatem stwierdzam, że wniosek został przyjęty i wprowadziliśmy ten druk do porządku obrad. Proszę o wydruk. Następne głosowanie. Bardzo proszę panią radną Zoczek. Zobaczymy. A pan radny Dzielibek, proszę zobaczyć. Dziękuję. Zatem wprowadziliśmy ten punkt do porządku obrad. I proszę Państwa, chciałem zapytać, czy są w tej kwestii stanowiska komisji. Nie widzę. Prezentacja klubu radnych. Nie widzę. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kto w tej sprawie chciałby zabrać głos? Uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, uzasadnienie uchwały, Państwo znajdziecie w uzasadnieniu. W tym uzasadnieniu jest uzasadnienie wyboru kandydata na wiceprzewodniczącego, także zapraszam do tego uzasadnienia. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że komisja na pewno się zapoznała z kandydaturą, zareagowała solidnie i w pewnym sensie jest to uzasadnienie, że komisja proponuje wybór tego wiceprzewodniczącego na wiceprzewodniczącego tej komisji. Państwa, rozumiem, że czy są inne głosy w dyskusji? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada odbyła czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 4 miasta Krakowa określam w tym dniu autopoprawek na godzinę 16.15 i ostateczny poprawek na godzinę 16.20.